Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej, co widać po kolejkach przy punktach sprzedaży karpia. Sprawdziliśmy jego ceny w kilku miastach województwa śląskiego. Nie da się ukryć, że w tym roku za tradycyjną wigilijną rybę, jak za wszystko, trzeba zapłacić więcej. Klienci obawiają się, że im bliżej świąt, tym będzie jeszcze drożej. Cena idzie do góry, ale też ze względu na koszty zboża, paliwa i tak dalej. Wiadomo, jest tam drożej 30% niż w zeszłym roku. Tradycyjnie tak samo kupują, znaczy bym powiedział, że szybciej kupują, bo w zeszłym roku brakło, także wydaje mi się, że w tym roku szybciej idzie. Klienci podkreślają, że tradycja musi być zachowana i raz w roku na taki zakup można sobie pozwolić. W województwie śląskim ceny żywego karpia wahają się od 25 do 30 kilku złotych za kilogram. Jak mówią sprzedawcy, jedna osoba kupuje średnio 5 kilogramów. Po 28 zł jest kilogram. W ubiegłym roku kupowałam po 17. Więc 11 zł drożej, na pewno. Karpia kupiłam tyle samo. Innych rzeczy, no tak wyszło chyba 5 kilo 10 bez patroszenia. No bo ja sobie zamrażam i potem jeszcze mam na dużo później. Przypuszczam, że ponad 20 zł chyba też było. Albo około 20 zł. Czyli teraz ta podwyżka jest taka drastycznie odczuwalna, czy nie bardzo? Nie bardzo. No trochę jest droższe, no ale płace troszkę w górę poszły, także wie pani, wszystko jest coś za coś. Pamiętam, jak było w zeszłym roku. Te 27 zł to uważam, tako jest syna, tako na dzisiejsze czasy względno. Zdecydowanie więcej trzeba zapłacić za karpia już wypatroszonego w dzwonku lub w filetach. Ceny tak przygotowanych ryb wynoszą od 40 do nawet 70 zł za kilogram. Warto również pamiętać, że duże sklepy nie prowadzą sprzedaży żywej ryby.